Cóż więc chcecie, abym uczynił z tym, którego nazywacie królem Żydów? Ukrzyżuj go. Wtedy Piłat zapytał, cóż on złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej wołali, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Piłat więc, chcąc zadowolić tłum, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczował i wydał im na ukrzyżowanie. Żołnierze wprowadzili go do sali i zwołali cały oddział. Potem ubrali go w purpurę, a uplótłszy koronę z cierni, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu Żydów! Bili go trzciną po głowie i pluli na niego, a upadając na kolana, oddawali mu pokłon. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę, ubrali go w jego własne szaty i wyprowadzili go na ukrzyżowanie.